Witam, witam wszystkich bardzo serdecznie. Na samym starcie mówię, że nie mam zielonego pojęcia, gdzie ten film zostanie wrzucony. W sensie, czy on będzie dla wspierających, czy on będzie normalnie. To już zależy, jak mi się będzie zdawać. Także profilaktycznie, na początku, skinowa skóra, ok? Strona, która naklejek nie wlicza. Mówię, taka fajna M-ka tu była. Znaczy nie jakaś taka mega, uhuhu, co to by nie było, ale taka o. MKS. No, średnia, nie? Ale wziąć można se skiny z naklejkami, jak ktoś chce. No, to tyle z reklamy. Kod Zone, link w opisie. A więc, w tym filmie porównamy sobie marzec. Marzec 2024 do marca 2023. Co było podobne, co było inne? Czy w ogóle w marcu 2024 się dało zarobić? Czy w ogóle były jakiekolwiek podobieństwa i tak dalej? Więc ja nie wiem, czy w sumie muszę mówić, jak wyglądał marzec 2023. Myślę, że może być ktoś, kto nie wie, jak wyglądał marzec 2023. Dlatego pokażę, jak wyglądał marzec 2023 za pomocą. Może byle jakiego. O, na przykład sobie weźmiemy szarksy papier. Dosłownie, to można byle jaki item wziąć. Następnie klikamy wykres ogólny i tam, gdzie jest najwyższy pik, tam jest marzec 2023. No, w ten sposób ogólnie wyglądało to. Także, no. Po prostu zrobimy sobie to porównanie. A więc przede wszystkim, no, co by nie było. Marzec 2023 to była ultra hossa. To był naprawdę rynek marzeń dla ludzi, którzy coś holdowali i chcieli sprzedać. To naprawdę był rynek, w którym każdego dnia była jakaś okazja do złapania, każdego dnia była fabryka milionerów i w co się tak naprawdę wstrzeliłeś, co ci się udało, no to tak naprawdę leciało i tyle. No, tak naprawdę. Jeżeli w marcu byłeś trochę bardziej rozgarnięty, niżeli przeciętny człowiek, który kupuje coś i trzyma i kiedyś tam sprzeda, no to dało się naprawdę dojść do fajnych pieniędzy w 2023 roku. Tylko trzeba było, według mnie przynajmniej, dosyć mądrze handlować, albo jeżeli coś trzymałeś, to dobrze sprzedać, nie? Czyli w sumie ograniczało się to do tego, że trzeba było dobrze handlować, bo dobrze sprzedać się i tak. Rzadko kiedy da, no bo nie wiesz, kiedy będzie ta najwyższa górka. Tym bardziej przy tak odjechanym rynku, który wtedy był. W 2024 roku marzec wcale nie był tak nagrzany. W sensie to nie był wcale okres, kiedy dało się najzwyczajniej wrzucić coś, nie wiem, wrzucić 1000 zł i po dniu mieć 1500. Ale według mnie ogólnie, jeżeli chodzi o to, czy jest więcej różnic, czy właśnie podobieństw, jest więcej podobieństw, jeżeli chodzi o to, jak wyglądał ten rynek. Znaczy, przede wszystkim taką potężną różnicą to jest to, że w marcu 2024 zagościł Major, nie? Gdzie tak naprawdę Major jest pewnego rodzaju odsysaczem. Tutaj bym powiedział kapitału, nie? No bo się musi ten sam kapitał zesplitować na dodatkowe 600 przedmiotów, które gdzieś tam wchodzi. Także to ogólnie nie najmilsze. I trzeba przyznać, że to troszeczkę boli po kieszeni, jeżeli chodzi o to takie bycie na rynku. W każdym razie, dla mnie te dwa okresy były naprawdę bardzo podobne. Gdyby tylko i wyłącznie w marcu 2023 wyeliminować czynnik zmiany cen, a zostawić sytuację na rynku, to są to praktycznie dwa zupełnie, to są identyczne miesiące. I jeden i drugi był dla mnie dokładnie taki sam. Nic się w nich nie zmieniło. Jeżeli tylko by z jednego po prostu usunąć te wzrosty. Bo tak naprawdę to wzrosty na tym rynku nie są główną cechą tego. To jest tak naprawdę tylko jakaś zmienność. To jest coś, co gdzieś tam sobie wystąpiło. I nie mówię, to jest najważniejsze dla kogoś, kto jest w stałym handlu i dla kogoś, kto, jakby to powiedzieć, chce, żeby te wzrosty były. Jeżeli ktoś chce, żeby były takie wzrosty i zależy mu na tym, bo na tym zarabia, no to dla niego to jest bardzo ważne. Ja jako, że
mi wisi, czy coś rośnie, czy coś spada. Jedyne, co się dla mnie liczy, to jest popyt na itemy. Ważne jest dla mnie, żeby handel był na, nie wiem, powiedzmy 10 tysięcy itemów dziennie, a nie na 60 itemów dziennie. I tylko to jest dla mnie ważne. No to tak naprawdę powiem, że z tej perspektywy patrząc, one były dokładnie takie same. Bardzo duży popyt na byle co. Naprawdę ludzie kupujący dosłownie pierdoły za zdecydowanie za dużo. Bardzo dużo pieniędzy na rynku, które rozchodziły się w dosłownie losowe strony. Bardzo łatwe finansowanie swoich inwestycji. Także ogólnie z tej perspektywy trzeba przyznać, że to były miesiące do siebie dosyć zbliżone. Czy dało się zarabiać w marcu 2024? Dało się. Dało się zarabiać w marcu 2024, chociaż może nawet bym powiedział, że bardziej w okresie z luty-marzec 2024, no bo update z naklejkami, który wniósł po prostu. No takie rzeczy pokroju Sprout, ale nie tylko. To te wszystkie wywalenia ramerów, które miały miejsce. Też taki, bym to nazwał, takim zróżnicowanym popytem na Sztokholmie i Antwerpie. To też była rzecz, która była ciekawa. No i jeszcze nie wspomnieć o Paryżu, który też gdzieś tam swoje momenty miał. Takie bardziej zarobkowe. Jak wyszła Kopenhaga, to trochę to poucinała akurat. No i dosyć ostro. Przynajmniej tam Paryż, powiedzmy, że jest głównym chyba stratnym Kopenhagi. Ale zobaczymy, jak to jeszcze będzie wyglądać. Gdybym miał podsumować, marzec 2024, ja jakimiś słowami krótkimi, to bym powiedział, że był to dobry wstęp. O, tak powiem. No jak gdybym miał go nazwać jakoś, to bym powiedział, że jest to dobry wstęp. I liczę na to, w ogóle w 2023 liczyłem na to, że kwiecień będzie mocniejszy niż marzec. Tak liczyłem, że po prostu to wszystko przejdzie nam na kwiecień. Dzisiaj nie liczę na to, że tak jakby kwiecień będzie mocniejszy niż marzec. Ja bym chciał, żeby kwiecień był 80% marca. Tak powiem, żeby kwiecień był taki na przykład, że jeżeli coś spadło, to żeby spadło trochę bardziej, ale jeżeli jakby jakieś liquidity było na czymś, to żeby ono było na 80%. Jak się gdzieś handlowało tysiącami itemów, to niech się dzisiaj handluje 80 i będzie dobrze. I jeszcze takie podobieństwo, które jest, nie wiem, dla innych może nic nie znaczyć, dla innych może znaczyć dosyć dużo, ale bardzo mnie dziwi to, ile itemów się nagle zaczęło sprzedawać. W sensie takich dziwnych, różnych. Może to, nie wiem, ja jakoś to dziwnie widzę, może to u mnie, ale naprawdę tyle, ile się itemów sprzedaje w dniach 31 marca, 1 kwietnia, to nie mam zielonego pojęcia, czemu tak się dzieje. To już jest trzeci rok, kiedy w te dni mam wystawione itemy i zawsze 31 marca, 1 kwietnia to jest po prostu dzień, gdzie nieważne co masz wystawione, nieważne za ile masz wystawione i tak ci zejdzie. O ile jest gdzieś tam w jakichś widełkach racjonalności jeszcze postawione. Także to jest też dla mnie dosyć takie zaskakujące. No i co? Ciekawi mnie jeszcze to, czy te największe dołki marketu z takich rzeczy, które trochę powtarzają. Jakby, nie wiem, w cudzysłowie, kurwa, cykle, no ale nie wiem, jak on, czekaj, ja cię pokażę wam, o co mi chodzi. O tym film robiłem, o tych itemach. Gdzieś tam sobie krąży. Jakieś takie itemy, tego typu. Zastanawiam mnie, czy właśnie to jest dla mnie największa szansa kwietnia. Ja nie wiem, czy to się wydarzy, czy się nie wydarzy. Trochę mam to w dupie. Nie powiem, że nie, ale trochę nie. Czy tego typu itemy, które są naprawdę w takich dołkach, bo to jest hardy dołek, jeżeli o nie chodzi. Ciekawi mnie, czy będzie je czekało coś. No nie? Po prostu jakby. Bardzo mnie. W ogóle 24 kwietnia. No to śmieszna data, że tak się złożyło. No nie wiem, mogło się tak złożyć w sumie. Że tak wymyślili chłopacy. Bardzo, bardzo mnie ogólnie ciekawi, czy tego typu itemy pokroju łatwopalny na przykład zrobią znowu w kwietniu jakieś wyjebanie w kosmos albo Sticker Capsule 2. To jest dla mnie jedyna rzecz, która jest dla mnie ciekawa pod kątem rynku. I ciekawi mnie, czy takie rzeczy będą miały swoje 5 minut po prostu.
zostawione. Powiem, że jeszcze tak o tym itemie troszeczkę mówiąc, bo to może was interesować, to ciekawi mnie to, bo nagle tu się robią transakcje, trochę się ich więcej dzieje, ktoś tutaj coś próbuje, naprawdę ktoś tutaj coś próbuje robić, nie wiem, się zobaczy w każdym razie. O tym to już dawno temu robiłem film o tym. W ogóle tam jak szukać tych itemów, które mają takie dziwne rzeczy, to tam film sobie istnieje. On jest tam na My Friend Jakoba Kobeni. Nie polecam tego kupować, bo po co? No. Jeszcze z większej ilości rzeczy. Ciekawi mnie, czy Paryż nie poleci w kwietniu do złotówki. Jakoś tak mi się wydaje, że tak może być. Serio tak mi się wydaje. Nie wiem, czy legendy, czy kontendersi, ale po prostu czuję, że może być złotówa. Najwyżej nie będzie. Będzie śmiesznie. No i czy coś więcej w sumie jest do dodania jeszcze? No nic, to jeszcze dla stałych widzów. Tak rzucę. Testujemy. Zobaczymy, czy się uda. Przygotowane. 9:40 musi wyskoczyć. I co? Będzie film wtedy. Więc podsumowując. I jeden, i drugi marzec był dobry do zarobienia. Oczywiście marzec 2023 był po prostu prostszy do zarobienia. Tak powiem. I w jednym, i w drugim marcu było duże liquidity. I w jednym, i w drugim marcu dosyć prosto było obracać pieniędzmi. To są podobieństwa. W jednym marcu wszystko wypierdalało do góry, w jednym marcu mamy bardziej stagnację. To są różnice marców. To tyle. Chyba. No. E-o.